Chwała Bogu, bracia i siostry. Jestem niesamowicie przepełniony radością, że mogę stanąć już, no żeby tak głupio nie powiedzieć, ostatni raz, ale ostatni raz w tym cyklu wykładowym. Mam nadzieję, że tak będzie. Kiedyś sobie myślałem, rozpoczynając ten cykl, być może to będzie mój pierwszy i ostatni, ale nie wiem jak będzie, wszystko w Bożych rękach. Wierzę, że będę mógł dzisiaj przekazać też to, co Pan włożył w moje serce, rozważając 10. przykazanie, już ostatnie przykazanie. Zanim jednak to zrobimy, pomodlimy się raz jeszcze do naszego Pana, aby na sam koniec nie popełnić błędu, który mógłby się zdarzyć, a przecież tego nie chcemy. Panie, dziękujemy Ci, że od samego początku, aż do tej chwili nas prowadziłeś, prowadzisz. I tak modlimy się szczerze i pokornie prosimy Cię, abyś nas uzdolnił dzisiaj do wejrzenia w Twoje Słowo, do zrozumienia Twojego Słowa. Daj nam poznanie, daj nam Ducha Świętego, który nas dzisiaj przeprowadzi przez rozważenie tego Słowa, po to, abyśmy nie błądzili, abyśmy nie oddalali się od Ciebie, ale raczej przybliżali przez Słowo prosto w Twoje ramiona. Dziękujemy Ci, Panie, za ten wspólny czas. Amen. Tak jak już powiedziałem na samym początku, rozważamy 10. przykazanie, więc jest to już ostatnie przykazanie, które będziemy rozważać, nad którym będziemy się pochylać. Omówiliśmy już 9 z nich. Mam nadzieję, wierzę, że było to zbudowaniem przynajmniej do tej pory, że to było zresztą moją modlitwą. Nigdy nie wyszedłem na to miejsce bez modlitwy, która by była takiej oto treści, aby to posłużyło ku zbudowaniu zboru. Nie dla zbudowania nawet samego siebie, ale zbudowania zboru. I wierzę, że Pan z tą modlitwą się zgodził i tą modlitwę uczynił i wcielił w życie. Dlatego będziemy przechodzić już do 10. przykazania, ostatniego przykazania, nad którym się dzisiaj pochylimy. Na samym początku otwórzmy sobie pierwszy list Jana, 5, 3 wiersz. Zatytułowałem to w ten sposób. Miłość czynem jest. Ponieważ o miłości w Kościele dużo się mówi. O miłości mówi się bardzo wiele w Kościele, ale warto by było zrozumieć ją. Warto by było zrozumieć, jak ona działa i co mamy robić, aby tą miłość Bogu okazać. Ponieważ Jan, apostoł, bardzo precyzyjnie na temat miłości do Boga się wypowiada. A że to wiąże się z naszym tematem, dlatego pozwoliłem sobie skorzystać z tego wiersza. Na tym bowiem polega miłość ku Bogu, że się przestrzega przykazań Jego, a przykazania Jego nie są uciążliwe. Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Kochani, apostoł Jan mówi o czymś takim jak miłość, ale tym samym mówiąc o miłości, jakby charakteryzuje prawa albo mechanikę, sposób działania tej miłości. Aby Bogu wyrazić miłość albo wykazać, okazać miłość, należy coś uczynić, coś zrobić. Coś zrobić. Tak chciałbym to zaznaczyć bardzo wyraźnie, że Bogu miłość okazuje się czynem. Tak mówi to Słowo. O tym mówi to Słowo. Ponieważ Bóg już wiele, wiele, wiele słyszał z naszych ust. Modlitw, próśb, obietnic, ślubów, różnych rzeczy, wyznań miłości. A wydaje mi się, przynajmniej patrząc na swoje życie, że tak mało widział czynów. Nie trzeba się gimnastykować, aby Bogu okazać miłość. Wystarczy zacząć czynić to, co się mówi. To już będzie wyczyn. To już będzie wyczyn. A więc apostoł Jan mówi, aby Bogu okazać miłość, należy przestrzegać przykazań Jego. I ja za tym chcę iść, ja chcę to rozumieć
I w ten sposób, czytając to słowo, rozumiem, czym jest miłość do Boga. Miłość, Bóg nie szuka pięknych słów, pięknych modlitw, ale szuka praktycznej miłości. Praktycznej miłości. I tą powinniśmy studiować, tym powinniśmy się charakteryzować każdego dnia. Czynną miłością. Miłością, która jest czynem. Tak w ramach wprowadzenia do tematu, ponieważ mówimy o przykazaniach, mówimy o teraz już 10. przykazaniu, więc jak możemy Bogu okazać miłość, rozważając 10. przykazanie? Stosując się do tego przykazania. Więc o czym będziemy dzisiaj mówić? Jak zwykle nie będziemy czynić wyjątku. Przywołamy sobie treść przykazania, jego główną naukę. Będziemy chcieli poznać to przykazanie takim, jakie ono jest. Kościoły wiele uczyniły nieładu, nieporządku w związku z 10. przykazaniem. Będziemy więc chcieli zrozumieć je, przywołać tą treść taką, jaką ona jest. Ponieważ ta treść, którą dzisiaj poznamy, nieco odbiega od treści, którą już znamy. A dlaczego tak jest? Ponieważ wielu z nas, o tym mówiłem poprzednim razem, wielu z nas uczyło się w szkołach religii, takiego przedmiotu jak religia, na którym uczyliśmy się 10 przykazań. I tam przykazania były nieco inaczej ponumerowane i nieco inaczej podzielone. To starałem się za każdym razem akcentować, że podczas tych wykładów cytujemy Biblię i staramy się przyjąć to przykazanie w całości, kompletne, takie jak ono jest. I dlatego będzie odbiegało nieco od tego, co już wiemy, ponieważ przywołamy kompletny tekst, cały tekst tego przykazania. Tak dla przykładu podam, że pamiętacie, że pomiędzy 9 a 10 przykazaniem jest pewna relacja. W tych przykazaniach, które znamy ze szkoły, z lekcji religii, jest pewna relacja, ale my tej relacji tu nie powtarzamy. Czynimy jej pewną różnicę, ponieważ to jest tak z ciekawości, dla ciekawostki. Jeden kościół, może nie będę wymieniał z nazw, bo nie ma to jakiegoś sensu, ale jeden kościół zrozumiał, że 9 przykazanie to jest nie pożądaj żony bliźniego swego, a 10 przykazanie to ani żadnej rzeczy, która jego jest. A z kolei inny kościół zrozumiał, że 9 przykazanie to jest nie pożądaj rzeczy bliźniego swego, żadnej rzeczy, która do niego należy, a 10 to jest nie pożądaj żony bliźniego swego. Więc skąd te rozbieżności, skąd to pojmowanie tego przykazania w ten sposób? Nie wiem. Ale wiem jedno i nad tą treścią wiem jedno, że treść 10 przykazania jest jednym zdaniem i jest kompletna i o tym będziemy chcieli powiedzieć już za chwilkę. Tak jak już powiedziałem, też już wzmiankowałem o tym, że treść jest nieco inna ze względu na samą treść tego, co Bóg przekazuje nam w tym przykazaniu. Ponieważ cały dekalog dzieli się na dwie tablice. Pierwsza tablica, to już było wspominane, dotyczyła relacji człowieka z Bogiem. Druga tablica dotyczyła relacji człowieka z człowiekiem, ale 10 przykazanie, chociaż zawiera się, znajduje swoje miejsce w tej drugiej tablicy, mówi o czymś głębszym. Mówi o czymś, dotyka głębszej sfery życia człowieka. Nawet nie dotyka tej relacji fizycznej między człowiekiem a człowiekiem, ale o czymś głębszym mówi. I to jest taka zapowiedź tego, o czym będziemy mówić. A więc przywołamy sobie treść przykazania i omówimy jego naukę. Po drugie, będziemy chcieli powiedzieć coś o duchowej śmierci, więc anatomia duchowej śmierci, droga do duchowej śmierci. Dlaczego? Ponieważ pożądliwość i pożądanie, o której będziemy dzisiaj mówić, znajduje swoje miejsce i odgrywa niezwykle ważną rolę na drodze do duchowej śmierci człowieka. Pożądliwość i pożądanie, o którym dzisiaj nieco powiemy, odgrywa bardzo ważną rolę na drodze do duchowej śmierci człowieka. O tym będziemy chcieli powiedzieć już coś za chwilkę. Po trzecie, powiemy
w końcu o pożądliwości oczu, a więc materializm, chęć zysku, pożądania rzeczy materialnych, niekoniecznie rzeczy, które należą do człowieka, ale rzeczy, które często należą do kogoś innego. Więc pożądliwość oczu. Apostoł Jan powiedział, że na trzech rzeczach opiera się życie na ziemi, cały świat. Po pierwsze, pożądliwość oczu, po drugie, pożądliwość ciała, po trzecie, pycha życia. I to będziemy chcieli zgłębić. Po czwarte, pożądliwość ciała, o tym właśnie przed chwilką powiedziałem, więc seksualizm, żądze ciała, w skład których wchodzi seksualizm, o tym też powiemy coś więcej. I ostatni punkt to będzie podsumowanie. Będę chciał podsumować ten wykład, to rozważanie, ale też będę chciał podsumować już całość dekalogu. Będę chciał opowiedzieć, wyjaśnić, czym był zakon, jaką odgrywał rolę w życiu człowieka, abyśmy zrozumieli istotę zakonu. Myślę, że samo podsumowanie będzie ciekawe i wyniesiemy z tego jakieś zrozumienie. A więc przejdźmy już do treści przykazania 10 i skorzystajmy z tego oryginalnego miejsca z drugiej księgi Mojżesza, 20 rozdziału, 17 wiersza. To jest to oryginalne miejsce. Jak już kiedyś powiedziałem, to jest jedyny tekst Bożego Słowa, który był napisany bezpośrednio przez Boga. Żadne inne miejsce w całej Biblii nigdy nie było spisane palcem Bożym. Zawsze za pośrednikiem człowieka, za pośrednictwem człowieka. A jednak to miejsce Bożego Słowa, więc dekalog, 10 przykazań, spisał sam Bóg. Zauważmy, zechciejmy zwrócić swój wzrok na te słowa, które podane są w drugiej księdze Mojżesza, 20 rozdziale, 17 wierszu. Nie pożądaj domu bliźniego swego, nie pożądaj żony bliźniego swego, ani jego sługi, ani jego służebnicy, ani jego wołu, ani jego osła, ani żadnej rzeczy, która należy do bliźniego twego. Więc tak brzmi kompletne przykazanie numer 10. Tak jak już powiedziałem, my znamy je może ze szkoły w nieco innej formie. Zbudowane z dwóch przykazań, 9 i 10. Jednak nie trzeba być ani polonistą, ani doktorem teologii, żeby zauważyć, że to, co tutaj jest napisane, jest jednym zdaniem. Że to jest jedno zdanie, które informuje nas o jednej sprawie. Gdyby sprowadzić to całe zdanie do wspólnego mianownika albo określić je jednym czasownikiem, to będzie to pożądliwość. To będzie to pożądanie. Ten fragment, to jedno zdanie mówi o pożądaniu. Gdybyśmy jednak zdecydowali dzielić się to całe zdanie i iść za tą myślą rozdzielania go na przykazania, no to byśmy musieli z niego zrobić 5 przykazań. No bo przecież nie pożądaj domu bliźniego swego byłoby osobnym przykazaniem. Żony bliźniego swego znowu kolejnym przykazaniem. Sług i służebnic musielibyśmy uznać za kolejne przykazanie. I zwierzyny, a więc wołu, jakiegoś osła, znowu kolejne przykazanie. I w końcu zakończylibyśmy to na jakichś tam rzeczach, które posiada ten bliźni jako odrębne przykazanie. Mielibyśmy wówczas połowę tablicy, połowę dekalogu. Myślę, że byłoby to bardzo nierozsądne podejście. Warto jednak, i myślę, że jest to najbardziej prawidłowe podejście, zrozumieć to przykazanie jako jedno kompletne przykazanie, które mówi o pożądliwości, o pożądaniu. Inny slajd, inne miejsce Bożego Słowa. W Księdze Kaznodziei Salomona, w 6 rozdziale, w 9 wierszu czytamy takie słowa. Lepiej jest korzystać z tego, co jest przed oczyma, niż pożądać czegoś innego. Salomon mówi o tym, że człowiek ma coś przed oczyma. Ja z tego rozumiem to, że jest otoczony pewnymi rzeczami. Coś posiada, każdy coś ma.
W moim domu są pewne rzeczy, na które patrzę każdego dnia. Ale zauważcie, że człowiek pożąda zwykle tego, czego nie ma. Zwykle pożąda tego, co nie jest jego własnością. Jeśli w sercu człowieka pojawia się pożądliwość, to z pewnością nie wobec swojej kuchenki, którą ma już od tylu lat, albo pożądanie jakiejś rzeczy, która stoi już tyle lat w domu. Zwykle pożądanie i pożądliwość związana jest z rzeczą albo z osobą, która nie jest własnością tego człowieka. Ale Salomon mówi tak, lepiej dla człowieka jest korzystać z tego, co ma, niż pożądać czegoś, czego nie ma. A więc patrzeć oczyma, rozglądać się za rzeczami, których nie posiada. Inne miejsce Bożego Słowa to Ewangelia świętego Mateusza, 5 rozdział, 28 wiersz. Pan Jezus wypowiada się w ten sposób. A ja wam powiadam, że każdy, kto patrzy na niewiastę i pożąda jej, już popełnił z nią cudzołóstwo w sercu swoim. Omawialiśmy ten fragment, kiedy skupialiśmy się na grzechu cudzołóstwa, na przykazaniu, które mówiło o cudzołóstwie. Jednak Pan Jezus czyni tu aluzję do pożądania już tego momentu, tej sytuacji, która rodzi się w sercu człowieka. Nie karci czyn, ale karci to, co już dzieje się w sercu. To jest taka ciekawostka, że prorocy, Mojżesz i wszyscy ci Boży słudzy Starego Testamentu zawsze karcili czyny. Ale Pan Jezus dotyka serca, dotyka głębiej, przychodzi głębiej, dotyka motywacji i serca. A więc kto pożąda w sercu, już popełnił, można by było powiedzieć, grzech. Już popełnił cudzołóstwo. Okazuje się, chociaż tak się mówi zawsze, że grzech jest czynem, ale myślę, że jest pewien wyjątek, że są wyjątki. Nie zawsze grzech to czyn. Już w sercu można zgrzeszyć, przynajmniej chociażby na podstawie tego fragmentu. Inne miejsce Bożego Słowa, abyśmy zamknęli już te fragmenty, które nas informują o tym przykazaniu, to list do Rzymian, 7 rozdział, od 7 do 8 wiersza. Cóż więc powiemy, mówi apostoł Paweł, że zakon to grzech? Przenigdy. Przecież nie poznałbym grzechu, gdyby nie zakon. Wszak i o pożądliwości nie wiedziałbym, gdyby zakon nie mówił, nie pożądaj. Lecz grzech przez przykazanie otrzymał bodziec i wzbudził we mnie wszelką pożądliwość, bo bez zakonu grzech jest martwy. Chociaż ten fragment mówi wiele o pożądliwości, o zakonie, o grzechu, o naturze ludzkiej, to jednak zwracam uwagę na to, że apostoł Paweł zaznacza, że 10. przykazanie, albo że przykazanie brzmi nie pożądaj. Nie ma tu rozróżnienia na żonę, czy rzecz, czy na woła, czy na osła, czy na pole, czy na cokolwiek. Jest po prostu nie pożądaj. Więc 10. przykazanie, pozwólcie, że to podsumuję tych kilka fragmentów. W moim przekonaniu i na podstawie tego krótkiego rozważania treści 10. przykazania brzmi w najprostszym skrócie nie pożądaj. Nie pożądaj. Ale oczywiście rozbija się na wiele różnych kierunków. Nie pożądaj żony bliźniego swego, nie pożądaj rzeczy bliźniego swego, nie pożądaj wołu, osła i tak dalej, i tak dalej. Ale tą esencją tego przykazania jest pożądanie, jest pożądliwość. Jakie główne nauki z tego wypływają? Co więc zabierzemy do siebie, rozważając to przykazanie? Po pierwsze, i to jest tak w celu informacji, to przykazanie to jest podsumowanie dekalogu. Jeśli zwrócimy uwagę na treść tego przykazania, to tak jak już powiedziałem, ono odbiega nieco od reszty. Ponieważ cała treść dekalogu dotyczy czynów, jakiegoś określonego czynu. Jest napisane nie kradnij, więc dotyczy kradzieży. Jest napisane nie cudzołóż, dotyczy określonego czynu cudzołóstwa. Więc aktu seksualnego
mówi, nie mów fałszywego świadectwa, więc dotyczy określonego czynu, który wykonujemy naszymi ustami, kiedy fałszywie świadczymy o kimś drugim, o bliźnim. Ale to przykazanie, tak jak już powiedziałem, dotyka serca. Po raz pierwszy od początku dekalogu dotyka serca człowieka. Głębiej niż którekolwiek przykazanie dziesiąte właśnie tam wchodzi. Tam do tego głębokiego miejsca serca człowieka. Z tego wnioskuję, że Bóg jest bardzo mocno zainteresowany postawą serca, sercem człowieka. Nie tyle jest zainteresowany samym przestrzeganiem przykazań w sposób religijny, mechaniczny, jak bardziej jest zainteresowany postawą serca, z której wypływa przestrzeganie przykazań. Dlatego zwróćmy uwagę na serce, ponieważ to przykazanie o tym mówi. Po drugie, własność bliźniego jest nienaruszalna. Kiedy omawialiśmy przykazanie, które mówiło o kradzieży, mówiliśmy o tym, że Bóg obdarował człowieka własnością, wieloma rzeczami. Człowiek posiada pewne rzeczy, ma swoją własność. Ale to przykazanie mówi o czymś głębszym. Nie tyle mówi o kradzieży, ale już o pożądaniu. Jeśli nie wolno kraść własność bliźniego, to przykazanie mówi już o pożądaniu. Już o pożądaniu. Po trzecie, tak jak już powiedziałem, pożąda się zwykle tego, czego się nie posiada. Ale z tego wynika też inna myśl. Człowiek, który pożąda innych rzeczy, zwykle nie zgadza się z tymi rzeczami, które ma. Więc jeśli człowiek, i wytłumaczę to w ten sposób, że podłożem pożądliwości czy pożądania jest bunt wobec tego, co się aktualnie posiada. Więc jeśli człowiek nie zgadza się z tym, co posiada, jest niewdzięczny, nie akceptuje tego, co ma, będzie rozglądał się za innymi rzeczami. Jeśli człowiek jest wiecznie niezadowolony z tego, co posiada, będzie patrzył za innymi rzeczami. Człowiek, który patrzy za inną kobietą albo za innymi rzeczami, jest po prostu niezadowolony i nie zaakceptował tego, co posiada. A to już jest bunt wobec Bożej woli. Dlatego podłożem pożądliwości, w moim przekonaniu, już jest bunt. Jest bunt, jest niezgoda z Bożą wolą. To przykazanie mówi przede wszystkim o tym, że nie wolno pożądać cudzego mienia, ale także cudzej żony lub cudzego męża. Także mówi o tym, że pożądanie to wrota do dalszych grzechów. Pożądanie jest jak posłaniec. Ja sobie to tak wyobrażałem, że pożądliwość czy pożądanie przychodzi jak posłaniec, który coś za sobą ciągnie. Coś za sobą ciągnie albo coś zapowiada. Jeśli tego posłańca przyjmiemy, to w dalszej części wykładu dowiemy się, co przyjęliśmy wraz z nim. Więc jest jak posłaniec. Pozwólmy sobie zrozumieć, albo zechciejcie wysłuchać, czym jest pożądliwość, czym jest pożądanie według Bożego Słowa. Kiedy czytamy o pożądliwości, pożądaniu, ponieważ to jest rozumiane jako jedno i to samo, w Bożym Słowie użyte jest słowo epithymia, greckie słowo epithymia. A to z kolei dosłownie oznacza pragnienie czegoś, co jest niedozwolone. Nigdy, przenigdy pożądliwość czy pożądanie nie było pragnieniem czegoś dobrego. Nigdy nie oznaczało czegoś dobrego. Zawsze miało to jedno i to samo oblicze, oblicze zła. Nigdy pożądliwość i pożądanie nie miało nic wspólnego z Bogiem. To jest absolutny wytwór zła. Pożądliwość i pożądanie. Więc kiedykolwiek Biblia używa tego słowa, używa go w zrozumieniu, że jest to pragnienie czegoś, co jest niedozwolone. Czegoś, co jest niedozwolone. A co jest niedozwolone?
O tym dzisiaj mówimy. To jest cudza własność, cudza żona, cudzy mąż. To są własności bliźniego. Anatomia duchowej śmierci, ponieważ pragnienie czegoś, co jest niedozwolone, a więc pożądliwość i pożądanie, niesie coś za sobą, o tym już powiedziałem, niesie albo rodzi pewien owoc, o tym możemy przeczytać w liście Jakuba, w pierwszym rozdziale, 14 i 15 wierszu. Kochani, ten wiersz, ten fragment jest jakby drogą albo wskazuje drogę do duchowej śmierci. Oczywiście my nie chcemy zbliżać się do duchowej śmierci, nie chcemy nawet stać z daleka i spoglądać w tamtym kierunku, chcemy raczej iść w stronę życia, ale chcemy także poznać, czym jest pożądliwość, aby móc tego unikać, aby czasem na drogę śmierci nie wstąpić. Apostoł Jakub mówi tak, lecz każdy bywa kuszony przez własne pożądliwości, którego pociągają i nęcą. Potem, gdy pożądliwość pocznie, rodzi grzech. A gdy grzech dojrzeje, rodzi śmierć. Kochani, nie ma tutaj dwóch twarzy pożądliwości. Jedna dobra, druga zła. Owoc pożądliwości jest zły. Owoc pożądania jest zły. On zawsze będzie przynosił grzech. Więc jeśli byśmy chcieli to w odpowiedniej kolejności pokazać, to najpierw pojawia się kuszenie. Więc każdy bywa kuszony przez swoje pożądliwości. A jeśli pojawi się w sercu człowieka pożądliwość, pożądanie, to ono zawsze przyniesie grzech. A jeśli grzech pocznie, mówi Jakub, jeśli grzech urodzi, jeśli grzech pocznie, to następuje śmierć. Następuje śmierć. Więc tak jak już powiedziałem na wstępie, pożądliwość odgrywa tutaj bardzo ważną rolę. Warto więc zwrócić uwagę, co jest tą pożądliwością, aby móc jej uniknąć, żeby czasem na drogę śmierci nie wkroczyć. Dawid modlił się do Pana. Panie, zbadaj mnie i sprawdź, czy jestem na drodze do życia, czy chodzę drogą życia, czy raczej już wkroczyłem na drogę śmierci, drogę zagłady. Być może wspominał sobie w myślach to, co uczynił z Batrzebą, czego było podłożem pożądliwość. Także zechcemy sobie teraz omówić pożądliwość oczu i ciała. Ponieważ mówimy o pożądliwości, a Jan, apostoł, powiedział tak, w drugim rozdziale, w pierwszym swoim liście, od 15 wiersza do 17. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Bo wszystko, co jest na świecie, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu i pycha życia, nie jest z Ojca, ale ze świata. I świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale kto pełni wolę Bożą, trwa na wieki. Tak jak powiedziałem, świat zbudowany jest na trzech rzeczach. Na pożądliwości oczu, na pożądliwości ciała i pycha życia odgrywa tu także rolę. Więc pycha życia, pożądliwość ciała i pożądliwość oczu. Zacznijmy od pożądliwości oczu. Aby móc zrozumieć, czym jest pożądliwość oczu, musimy przeczytać stosowny fragment. Jest to nieco dłuższa historia, ale pozwólcie, że przeczytamy. Pierwsza Księga Królewska, 21 rozdział, od 1 do 15 wiersza. Po tych wydarzeniach miała miejsce następująca sprawa. Jezreelczyk Nabot miał w Jezreel winnicę. Tuż obok pałacu Achaba, króla Samarii. Myślę, że ta historia jest bardzo dobrze znana. Wiemy, co dalej nastąpiło, ale przeczytajmy sobie dla kontekstu. I rzekł Achab do Nabota, odstąp mi swoją winnicę, a ja urządzę sobie tam ogród warzywny, gdyż jest ona tuż obok mojego pałacu.
Ja zaś dam ci za nią winnicę lepszą od niej, albo jeśli wolisz, zapłacę ci za nią cenę kupna w srebrze. Lecz Nabot odpowiedział Achabowi, niech mnie Pan ustrzeże, abym ci miał odstąpić dziedzictwo po moich ojcach. Achab odszedł do swojego domu, posępny i gniewny z powodu odpowiedzi, jaką mu dał Jezreelczyk Nabot, mówiąc, nie odstąpię ci dziedzictwa po moich ojcach. Potem położył się na łożu swoim i odwrócił się twarzą do ściany i nie przyjmował posiłku. A gdy przyszła do niego Izabel, jego żona, zapytała go, czemu jesteś taki posępny i nie przyjmujesz posiłków? Odezwał się do niej, rozmawiałem z Nabotem, Jezreelczykiem i rzekłem do niego, odstąp mi swoją winnicę za pieniądze lub jeśli wolisz, dam ci także w zamian winnicę. A on na to, nie odstąpię ci mojej winnicy. Izabel, jego żona, rzekła do niego, to ty sprawujesz władzę królewską w Izraelu? Wstań, przyjmij posiłek i bądź dobrej myśli. Ja dam ci winnicę Nabota Jezreelczyka. Potem napisała w imieniu Achaba listy i opatrzyła je jego pieczęcią. I wysłała te listy do starszyzny i przedniejszych obywateli, którzy mieszkali w jego mieście razem z Nabotem. W listach tych zaś napisała tak. Ogłoście post, a Nabota postawcie wśród ludu na świadectwo naprzedzie. Wysuńcie przeciwko niemu dwóch nikczemnych ludzi, którzy złożą świadectwo tej treści. Bluźniłeś przeciwko Bogu i królowi. Potem wyprowadźcie go i ukamienujcie go na śmierć. Obywatele jego miasta, mianowicie starszyzna i przedniejsi obywatele, którzy mieszkali w jego mieście, uczynili według rozkazu Izabel, zawartego w listach, które ona przysłała do nich. Ogłosili post i postawili Nabota wśród ludu na przedzie. Potem przyszli dwaj nikczemni ludzie. Zasiedli naprzeciw niego i ci nikczemni ludzie złożyli wobec ludu takie świadectwo przeciwko Nabotowi. Nabot bluźnił przeciwko Bogu i królowi. Wyprowadzili go tedy poza miasto i ukamienowali i umarł. Następnie posłali do Izabel wiadomość, że Nabot został ukamienowany i nie żyje. Gdy więc Izabel dowiedziała się, iż Nabot został ukamienowany i nie żyje, rzekła do Achaba, wstań, weź w posiadanie winnicę Nabota, Jezreelczyka, której nie chciał ci odstąpić za pieniądze. Nabot bowiem nie żyje, gdyż umarł. Długa historia, ale bardzo wymowna. Kochani, wyobrażam sobie, jak król Achab, mający tysiące winnic w swoim królestwie, chodzi od okna do okna i nie potrafi odpędzić tej złej myśli i swojego wzroku od tej małej winnicy za jego oknem. Ten, który mógł zarządzić, że winnice z całego królestwa mogą należeć do niego. Ten, który z pewnością w posiadaniu miał mnóstwo winnic i mnóstwo owoców z nich czerpał. Tak bardzo zapragnął jednej winnicy. Tak bardzo zapragnął jednej winnicy. Okazuje się, że w sercu tego człowieka zrodził się pewien owoc. Chociaż w jego winnicach rodziło się wiele pięknych i smakowitych owoców, to jednak w jego sercu zrodził się bardzo trujący i zły owoc pożądliwości i pożądania. I ten owoc sprawił, że sprawiedliwy człowiek, bogobojny, lojalny wobec swojego ojca, wobec tego, co posiadał, stracił życie. W sposób bardzo haniebny, będąc oskarżony o bluźnierstwo przeciw Bogu i królowi. To historia, która sprawia, że powiedzenie, że trawa u sąsiada jest bardziej zieleńsza niż u mnie, nabiera pewnego sensu. Achab rozglądał się i widział winnicę, która być może była podobną do innych winnic. Niczym nie różniła się, a jednak miała coś w sobie. Była tak blisko, mogła być pięknym ogrodem warzywnym. Przypomina mi się taka historia a propos tego, że człowiek widzi w drugim człowieku albo w rzeczach, w własności drugiego człowieka zawsze coś lepszego niż w swojej własności. Pewna historia z mojego życia. Historia, która odgrywała się, kiedy byłem jeszcze w szkole podstawowej. Może nic takiego bardzo poważnego,
ale nauczyła mnie pewnej rzeczy. Miałem tam przyjaciela. Jak to młodzi chłopcy, spędzaliśmy ze sobą czas, bawiliśmy się razem, ale to był zawsze lepszy chłopak niż ja. Zawsze bardziej lubiany, w lepszych ubraniach, zawsze więcej pieniędzy, większe kieszonkowe i tak dalej bym mógł wyliczać. Zazdrościłem mu bardzo tego, co posiadał, kim był, jak się uczył i tak dalej. Pewnego razu, kiedy z nim tak rozmawiałem, wiecie, to były lata młodzieńcze, bardzo młodzieńcze, nic takiego poważnego, ale rozmawiałem z nim i on mi się zaczął zwierzać. I mówi, wiesz co, Damian, jak ja ci zazdroszczę. I zaczął wymieniać. Wtedy zrozumiałem, że to jest tak, że my zazdrościmy komuś, a ten człowiek zazdrości nam. Że często widzimy w ludziach same lepsze rzeczy, a okazuje się, że ci sami ludzie w nas widzą lepsze rzeczy. Także nie warto, tak jak Salomon mówi, lepiej korzystać z tego, co się widzi, co się ma, co się posiada, niż patrzeć tam gdzieś dalej. Okazuje się, że każdy z nas ma coś bardzo wyjątkowego, czym Bóg nas obdarował. Że posiadamy wspaniałe rzeczy i ludzie często nam zazdroszczą, więc nie zazdrośćmy innym tego, co oni posiadają. Bądźmy Bogu wdzięczni za to, co mamy i zaakceptujmy to jako Bożą wolę. Ale przypomina mi się też inna historia, ponieważ na pożądliwości oczu bazuje dzisiaj cały świat. Kiedy zerkniemy chociaż na chwilkę do telewizji, czy do internetu, czy w ogóle na wszelkie reklamy, które pojawiają się na ulicach, na billboardach, to można łatwo zauważyć, że to wszystko kusi oko, że to wszystko ma kusić oko, przyciągać wzrok, podkusić nas, skusić nasze oko, sprawić, że nasze oko na to spojrzy. Pożądliwość oczu zdaje się dzisiaj naprawdę kreować świat. Wszelka moda, wszelkie reklamy, to wszystko ma złapać wzrok, złapać uwagę. Produkty nawet. Wiecie, psycholodzy się już dawno tym zaczęli fascynować, jak to działa. I wprowadzili to w marketing, w reklamy, w media. I na tym faktycznie bazuje świat. Kiedyś, kiedy byłem jakiś czas w Grecji, pamiętam taką historię, ponieważ miałem tam okazję poznać troszkę ludzi, przyjaciół, zaprzyjaźnić się. Umówiliśmy się na wspólną kolację w restauracji i z tego jednego wieczoru wyniosłem bardzo ważną lekcję. Ponieważ oni byli zamożni, więc ten stół, który tam był, zastawiony był różnymi smakołykami, które były oferowane w tej restauracji, a było nas tylko niewielu. I kiedy tak zapytałem, dlaczego tak jest, że nas jest tak mało, a stół jest tak przepchany? I wtedy pamiętam, jeden z nich odpowiedział mi, że u nas w Grecji to trzeba się najeść oczami, a nie doprowadzić do tego, żeby najeść się. Więc ważniejsze było to, aby najeść się oczami. I zauważam, że to właśnie się dzieje dzisiaj. Świat próbuje ze wszystkich sił, abyśmy jak najwięcej zjedli oczami. Ponieważ oczy odgrywają bardzo ważną rolę w naszym życiu. Pożądliwość ciała, ponieważ apostoł Jan mówi też o pożądliwości ciała, zechciejmy otworzyć stosowny fragment. Druga księga Samuela, 11 rozdział od 1 do 5 wiersza. Opisuje sytuację albo upadek jednego z największych mężów Bożych. I myślę, że jest to upadek, który jest najbardziej znanym upadkiem, upadnięciem w grzech, upadkiem w grzech w całej Biblii. To upadek króla Dawida. Następnego roku, w czasie, kiedy królowie zwykli wyruszać na wojnę, wysłał Dawid Joaba wraz ze swoimi wojownikami i z całym Izraelem i ci splądrowali ziemię Amonitów i oblegli Rabę. Dawid wszakże pozostał w Jeruzalemie. I przytrafiło się, że pod wieczór Dawid wstał ze swojego łoża i przechadzał się po tarasie swojego królewskiego domu. I ujrzał z tego tarasu kąpiącą się kobietę.
A była to kobieta wielkiej urody. Dawid posłał, aby się czegoś dowiedzieć o tej kobiecie. Powiedziano mu, jest to Batrzeba, córka Eliama, żona Uriasza Chetyjczyka. Dawid posłał gońców i kazał ją sprowadzić, a gdy ona przyszła do niego, obcował z nią. A właśnie była ona po swoim oczyszczeniu. Potem powróciła do swojego domu, kobieta ta poczęła. Posłała więc wiadomość do Dawida tej treści, poczęła. A więc Dawid, człowiek, który był wojownikiem, który miał walczyć, który miał być na polu bitwy, tego wieczoru wywalczył bardzo niedobre, albo inaczej, wywalczył nie ten cel, wywalczył nie tego wroga, albo walczył nie z tym wrogiem, z którym powinien był walczyć. W ogóle nie walczył tego wieczoru. Zdobywał swoje trofeum. Myślę, że w tym jednym momencie zapomniał, co to jest walka, co to jest być mężnym, być bogobojnym. Oto przechadza się po swoim tarasie. Jest bezczynności i z nudów. Chodzi po swoim domu, po swoim tarasie i spogląda, a oto kąpiąca się kobieta wielkiej urody. Do tego to doprowadziło, że wzbudziło to pożądliwość w jego sercu i zaprosił ją na wspaniałą kolację, podczas której zrodził się owoc grzechu. I tym grzechem było cudzołóstwo. Ale zauważcie, że pożądliwość, tak jak już powiedziałem, to droga do następnych grzechów. Nie skończyło się tylko na tym. Musiał okłamać, aby utrzymać jakiś autorytet, aby utrzymać dobre imię, a po drugie musiał zamordować, aby gdzieś usunąć w cień ten postępek. Więc jeśli jest w sercu człowieka pożądliwość, to zawsze będzie coś więcej, zawsze będzie coś dalej, zawsze będzie coś znacznie gorszego. Na pożądliwości się nie zamyka życie człowieka, który ulega pożądliwości. To zawsze prowadzi dalej. I na tym także bazuje dzisiaj świat. Na pożądliwości ciała. Żywioły dzisiaj są rozpalone do granic możliwości. Pożądliwość ciała rozpalona do czerwoności. Aby tylko człowiek skusił się. Pornografia, billboardy, na których są nagie kobiety. I tak dalej, i tak dalej. Telewizja, internet to jest zainfekowane dzisiaj pożądliwością ciała. Ciało dzisiaj odgrywa wielką rolę. I w tym oto świecie dzisiaj przyszło nam żyć i być chrześcijanami. I tak jak już powiedziałem na wstępie, jeśli chcemy Boga kochać w tym świecie, musimy pewną decyzję podjąć. Nie pożądać. Albo uważać, aby nie pożądać. Albo uważać, aby nie mieć pożądliwości. Ponieważ miłość czynem jest. A Boga kocha się, przestrzegając przykazań. Więc co robić, aby tego przykazania nie przestąpić? Po pierwsze, zgódź się z Bożą wolą. Ponieważ pożądliwość rodzi się na buncie wobec tego, co się aktualnie ma. Zgódź się z Bożą wolą, że to, co masz, że tak Bóg cię prowadzi. Być może jest trudno i być może nie masz wiele, ale być może taka jest Boża wola, a raczej na pewno taka jest Boża wola. Jeśli jesteś Bożym dzieckiem, to Duch Boży cię prowadzi. Jeśli jesteśmy Bożymi dziećmi, to Duch Boży nas prowadzi. Jeśli coś mamy, to dziękujmy Bogu za to. Bo zauważam pewną jedną rzecz, że jeśli człowiek jest wdzięczny Bogu, jeśli jego serce przepełnione jest wdzięcznością każdego dnia za to, co ma, za rodzinę, za żonę, za męża, za to, co posiada, za pracę, to nie będzie w jego sercu pożądliwości wobec innych rzeczy. Będzie się cieszył z tego, co ma. Boże, dzięki Ci. Panie, dzięki Ci za to, co mam. Wtedy jego oczy nie będą patrzeć na to, co ma bliźni i nie będą pożądały tego, co ma bliźni. Bo ten, kto się rozgląda, tak jak już powiedziałem, za innymi rzeczami, to jest człowiek niezadowolony. To jest człowiek, który się nie zgadza z tym, co posiada. To jest człowiek niewdzięczny za to, co ma. Aby podsumować
ten wykład, ponieważ pożądliwość i pożądanie myślę, że nie jest zbyt trudne do zrozumienia. To zawsze jest pragnienie czegoś, co jest niedozwolone. Aby to podsumować, zechciejmy jeszcze przeczytać jeden fragment z Ewangelii Marka z 4 rozdziału 18 wiersza i 19. Otóż w tym fragmencie Pan Jezus mówi o ludziach, którzy zostali zasiani między ciernie. A innymi zasianymi między ciernie są ci, którzy usłyszeli słowo, ale troski tego wieku i łuda bogactw i pożądanie innych rzeczy owładają nimi i zaduszają słowo tak, iż plonu nie wydaje. To, co sprawia pożądliwość i pożądanie, to z pewnością jest to, że nie wydamy plonu. Ale pójdę trochę dalej, bo wierzę, że na tym się nie kończy. Ponieważ pożądliwość i pożądanie prowadzi do czegoś jeszcze większego. Nie tylko, że plonu nie ma, ale że pojawia się inny plon, zły plon. Plon, który nie jest z Boga. Wydaje mi się, i jestem tego pewien, że człowiek zawsze wydaje jakiś plon. Albo dobry, albo zły. Także jeśli jest pożądliwość w naszych sercach, w sercu człowieka, to będzie wydawał odpowiedni plon do tego. Kaznodzieja Salomon powiedział tak, już podsumowując cały dekalog. Wysłuchaj końcowej nauki całości. I to słowo dedykuję nam wszystkim, sobie także. Bój się Boga i przestrzegaj Jego przykazań, bo to jest obowiązek każdego człowieka. Bóg bowiem odbędzie sąd nad każdym czynem, nad każdą rzeczą tajną, czy dobrą, czy złą. A więc tak Salomon, gdyby on dzisiaj stał na tym miejscu i rozważał dekalog, 10 przykazań, z pewnością posłużyłby się tym fragmentem. Ale obiecałem, że wytłumaczę, czym jest zakon i czym był zakon w historii ludzkości. I nie znajduję lepszego obrazu jak zwykły termometr, którym mierzymy naszą temperaturę. Oto bierzemy termometr do ręki. Używamy go w stosowny sposób, aby sprawdzić, jaka jest temperatura ciała. Aby sprawdzić, czy czasem nie ma gorączki, czy czasem nie mamy gorączki. Ponieważ termometr to jest narzędzie, którym się sprawdza. Nim się nigdy nie leczy. Ono nie przynosi uzdrowienia, nie przynosi uleczenia. Ono nie jest lekarstwem na chorobę. Jest tylko narzędziem, które ma na celu zdiagnozować, raczej sprawdzić, czy człowiek choruje. I ja rozumiem dekalog 10 przykazań właśnie w ten sposób. Albo w pierwszy sposób, jego pierwszą rolą jest zdiagnozować serce człowieka. Jest sprawić, żeby człowiek oprzytomniał i zrozumiał, że jest chory, że jest grzeszny, że jest na złej drodze. To ma na celu uczynić dekalog. Uświadomić człowieka, że postępuje w zły sposób. O tym mówił apostoł Paweł, że zakon został dany, aby grzech zyskał moc, aby grzech jakby zyskał życie. W ten sposób nigdy byśmy nie poznali, że kradzież jest kradzieżą, gdyby Bóg nie powiedział nie kradnij. Nigdy byśmy nie uważali cudzołóstwo za złe, gdyby Bóg nie powiedział, że to jest złe. I w ten sposób możemy zdiagnozować swoje życie, że nasze życie jest od początku do końca złe, ponieważ nie dostajemy, ponieważ nie zgadza się ono z dekalogiem. Ale istnieje drugi obraz, który dla mnie jest najpiękniejszym obrazem dekalogu. To fragment, który zawarty jest w liście do Galacjan w 3 rozdziale, w 24 wierszu. Ponieważ tam mowa jest, że dekalog jest przewodnikiem. A greckie słowo, które to określa, to słowo pedagogos. I kiedy Grecy mówili pedagogos, określali człowieka, niewolnika, to był taki człowiek. Pedagogos był to człowiek, który służył w domu Pana i jego zadaniem było doprowadzić dzieci tego Pana z domu do
nauczyciela. Do nauczyciela. Więc do tego, który ma ich nauczyć. Jeśli dekalog to jest pedagogos, a więc przewodnik, to on doprowadził nas do nauczyciela. To on spełnił swoje zadanie. Ponieważ pedagogos, ten niewolnik, ten przewodnik nie jest w stanie zrobić tego, co jest w stanie zrobić nauczyciel. Nie jest w stanie uzdrowić serca człowieka. On, jego rola skończyła się w momencie, kiedy doprowadził do nauczyciela. I w moim przekonaniu ta podstawowa, pierwszorzędna rola zakonu, dekalogu skończyła się, kiedy przyszedł Chrystus. Doprowadził nas zakon do Chrystusa, bo Boże Słowo mówi, że to ten fragment, o którym mówiłem, że zakon to termometr, który nie leczy, a jedynie pokazuje, jaki człowiek jest chory, słaby, grzeszny. Ale fragment, którym chcę podsumować, to fragment, który jest zawarty w liście do Rzymian, 10 rozdziale, 4 wierszu. Albowiem końcem zakonu jest Chrystus. I to jest właśnie rola zakonu, rola dekalogu. Miała nas doprowadzić do Chrystusa. Zdiagnozować naszą grzeszną naturę. To, że jesteśmy zniszczeni, że jesteśmy w beznadziei. Doprowadzić do tego, który jest ten stan w stanie zmienić do Chrystusa, Bożego Syna. Tak Bóg umiłował świat, że Syna swego posłał, ponieważ widział, że jesteśmy zniszczeni, widział, że jesteśmy chorzy, widział, że jesteśmy w konflikcie z Jego prawem. Dlatego posłał swojego Syna jako nauczyciela, jako lekarstwo na nasz stan, Chrystusa, Bożego Syna. A więc jeśli słuchasz, wysłuchałeś całości tego wykładu, całości tego cyklu, całość tego cyklu dekalogu i widzisz swoje życie w konflikcie z dekalogiem, to w moim przekonaniu jesteś w bardzo dobrym miejscu. Ponieważ najlepszą rzeczą, jaką człowiek może odkryć na tej ziemi, to to, że jest grzeszny. To to, że jest grzeszny i że potrzebuje ratunku. A tym ratunkiem jest Chrystus Jezus. Tym ratunkiem jest Boży Syn. Dlatego nie wypełniamy przykazań, aby być zbawionymi, ponieważ jak mówi Boże Słowo, z uczynków zakonu nikt nie będzie usprawiedliwiony. Ale dlatego, że jesteśmy zbawieni przez Chrystusa, wypełniamy przykazania. Myślę, że tym zdaniem chciałbym już zakończyć całość tego cyklu. Było mi bardzo, bardzo miło. Jestem bardzo Bogu wdzięczny za cały ten czas, za wszelkie miłe komentarze, za wszelkie też uwagi, że widziałem, że wspólnie razem pracowaliśmy nad tym wykładem. Wierzę i modlę się i będę dalej się modlił, aby Pan poszerzał nasze poznanie, aby sprawiał, żebyśmy byli zbudowani i abyśmy tą drugorzędną rolę dekalogu, którą jest sprawianie, że wiemy, jak powinno wyglądać moralne życie chrześcijanina, mogli stosować w swoim życiu każdego dnia. Więc pamiętajmy o tym. Jeśli ktokolwiek, kiedykolwiek nas się zapyta, czym jest zakon, najlepiej użyć tego obrazu termometru, ponieważ myślę, że on najlepiej oddaje rolę zakonu. Także jestem Bogu wdzięczny. Niech was wszystkich, nas wszystkich Bóg błogosławi. Amen.